Dobry wieczór, kochani. Bogusław Czyczotko, Radio Rebeliant. Kłaniam się nisko. Przedstawiam wam naszego gościa, w zasadzie waszego gościa. Pan Paweł Wojtunik, były polski funkcjonariusz policji, szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Dzień dobry, panie Pawle, kłaniam się nisko. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Pan Paweł przyjął nasze szybkie zaproszenie, bo mamy kilka tematów do omówienia. To będzie szybka randka, jak ja to mówię, ale nie ukrywam, że pan Paweł jest naszym przyjacielem Radia Rebeliant i zawsze chętnie korzysta z zaproszenia, z czego się bardzo cieszymy. A jeżeli wam się podoba ten materiał lub inne, czy spodoba ten materiał lub inne wam się podobają, albo jesteście tu pierwszy raz, to dajcie lajka, suba, a nie ominie was nic ważnego z tego, co robimy. Panie Pawle, to przejdźmy do konkretów. 3 września tego roku napisał pan na X-ie taki post, że prokuratura regionalna w Lublinie po 3 latach umorzyła polityczne śledztwo przeciwko mnie, czyli miał pan na myśli siebie. Może pan to rozwinąć? Tak, ponieważ 3 lata temu postawiono mi zarzuty oszustwa i wyłudzenia podatku VAT i zrobiono to z powodów niemerytorycznych, a z powodów politycznych i odwetowych. I powiem tak, że już przywykłem do prześladowań i nękań, natomiast ta sprawa była jedną z kolejnych prób unicestwienia mnie publicznie, zawodowo, bo normalnie przy niewrozumiałych pracodawcach, przy takich zarzutach traci się pracę. Na szczęście cieszę się do dzisiaj zaufaniem i rządu mołdawskiego, i Komisji Europejskiej, i nie utraciłem z tego powodu pracy. Natomiast ta sprawa była znowu kolejnym ciągiem represji wobec mnie i mojej rodziny. Powiem jako ciekawostkę, może tego państwo nie wiecie, że bardzo proszę. Ja w tej sprawie w 2021 roku udzielałem komentarza, bodajże Rzeczpospolitej, która opisywała problem z wyłudzaniem podatku przez osoby, które korzystały z paszportów służbowych dyplomatycznych. Co ciekawe, wtedy, kiedy to komentowałem, mnie na liście tych podejrzewanych sprawców nie było. Bardzo szybko ktoś zadecydował, żeby mnie do tej listy dopisać. Potem wyłączono postępowanie, stworzono taką ekskluzywną grupę kilku byłych funkcjonariuszy. Mnie potraktowano jako funkcjonariusza publicznego, chociaż od 2016 roku nim nie jestem. I rozpoczęto postępowanie, w ramach którego od razu na początku, przy nie dosyć głębokiej weryfikacji informacji, postawiono mi zarzuty. I najdziwniejsze jest to, że pozostałym 4 osobom, których status może był nawet bardziej skomplikowany niż mój, to znaczy bardziej niejasny, nie postawiono zarzutów ani wówczas, ani w następnych latach. Zarzutami uhonorowano jedynie mnie. Zabezpieczono 10 tysięcy złotych poręczenia majątkowego, które szybko wpłaciłem. I od tamtego czasu prokuratura, no wiemy w jaki sposób, pod kierownictwem prokuratora generalnego Ziobry prowadziła to postępowanie. Dodam jeszcze jedną rzecz, że sprawa była tyle ekskluzywna, wyjątkowa, że była prowadzona na początkowym etapie przez słynnego prokuratora Zierkiewicza, szefa prokuratury regionalnej. To sprawa bardzo nietypowa. Kiedy pojawiłem się na przedstawieniu zarzutów, pan Zierkiewicz już nie wyszedł z gabinetu. Wyszedł jego asystent, który zaczął wylewać na mnie swoje frustracje. Okazało się, że to były policjant CBS-u, który mnie obwinia o swoje zwolnienie z pracy, ponieważ kiedyś skomentowałem taką kompromitującą sytuację, że się podczas napadu za jakimiś tam regałami w sklepie i nie podjął interwencji, a oddalił się z miejsca tego zdarzenia, nie podejmując żadnych działań. I to był właśnie asystent Zierkiewicza, zresztą potem nawet pan prokurator Zierkiewicz przekazywał przeprosiny przez mojego adwokata. W związku z tym ta sprawa była od początku pełna takich ekskluzywnych elementów. Natomiast sprowadzając to do życia osoby obciążonej przez państwo zarzutem oszustwa,
i wyłudzenia środków publicznych nie jest niczym przyjemnym, jest stygmatyzujące i stresujące. I oczywiście kosztowało to i nerwy, i łzy, i moją rodzinę, i również wtedy, kiedy moja żona, młodsza córka były przesłuchiwane w prokuraturze, żeby potwierdzić fakty oczywiste. To, że 8 lat temu wyemigrowaliśmy do Mołdawii, gdzie mieszkam do dzisiaj, gdzie moja córka chodziła do szkoły, gdzie mamy zarejestrowane samochody, telefony, konta, gdzie prowadzimy normalne, codzienne życie. Skandaliczne jest to, że to zabawa motywowana prywatnymi potrzebami prokuratorów, politykierów, realizowana za publiczne pieniądze, bo to postępowanie było strasznie drogie. Myślę, że co najmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych na tłumaczenia, na wzywania świadków. Dochodziło też do takich skandalicznych sytuacji. Do dzisiaj z nieznanych dla mnie powodów w sprawę byli zaangażowani agenci CBA z Gdańska, którzy wzywali moich sąsiadów podczas wezwania, informując, że chodzi o mnie, ponieważ pierwszy raz w historii chyba organów ścigania wzywano po numerach domów nieimiennie dorosłe osoby zamieszkujące dany lokal. Pamiętam, jeden z byłych wysokich oficerów policji zapytał mnie oburzony, czy wiem o tym, i powiedział, że kontaktował się z CBA w Gdańsku, pytając, a kto ma przyjechać, bo u niego jest 4 osoby, które są dorosłe i mieszkają. I o co chodzi? Z uśmiechem agent poinformował, że chodzi o Pawła Wojtunika, o wyłudzenie VAT-u. W związku z tym CBA podejmował się tutaj haniebnych takich działań, no chyba, które miały niewiele wspólnego z zadaniami, jakimi powinna się zajmować ta służba. Także ta sprawa miała wiele, wiele takich z punktu widzenia pragmatycznego, profesjonalnego, ciekawych, nietypowych, ekskluzywnych elementów uszytych specjalnie pod moje nazwisko. I nie mogła się skończyć inaczej, ponieważ ta sprawa nie powinna zostać nigdy wszczęta. I nikt nie powinien otrzymać zarzutów, tak jak pozostali 4 koledzy, którzy nie otrzymali zarzutów, a też ich wątki teraz razem z moją sprawą zostały umorzone. A jeżeli już została wszczęta, to wyjaśnienie jej powinno zająć prokuraturze 3 miesiące, pół roku, a nie ponad 3 lata. Dodam jeszcze, że i dla mnie, i prokuratora, i adwokata, od pierwszych słów moich wyjaśnień było jasne, że prokuratura jest w błędzie. Pokazywał to po sobie i prokurator, który był zaskoczony, który musiał wykonać czynność postawienia mi zarzutów, i był zaskoczony tym, że moje wyjaśnienia stoją w oczywistej sprzeczności z tym, co próbowano mi udowodnić. Na przykład elementem zarzutu było to, że miałem wykorzystywać do tego paszport jako szef CBA, który uzyskałem jako szef CBA, co było nieprawdą, ponieważ ja później po raz drugi uzyskałem paszport jako dyplomata i doradca unijny. No, ale było wiele takich elementów, którymi próbowano mnie wepchnąć w ten proces. Już nie wspomnę o sprawdzaniu porad lekarskich, o sprawdzaniu logowań telefonów poprzez banki, żeby zweryfikować, jak często ja byłem za granicą i skąd dzwoniłem, skąd się logowałem. No, masa czynności, które drogo kosztowały, a były wykonywane tylko po to, żeby mnie zniszczyć. Można powiedzieć, że to klasyka gatunku, jest człowiek, robimy, tak? Dajcie mi sprawę. Nawet gorzej, bo od początku wiedzieli, że ja nie jestem przestępcą. Nawet ci, którzy prowadzili te czynności, mówię tu o agentach CBA i prokurator, już w pewnym momencie widać było, że sami się trochę zakręcili w tym wszystkim i mają chyba problem, jak z tego wyjść, a sprawa była prowadzona jak jedna z najważniejszych, największych afer. Byli przesłuchiwani, jak powiedziałem, pół bloku mojego. Obecny rzecznik ministra koordynatora był przesłuchiwany i
z tego słyszałem, dopytywany o nasze prywatne relacje i w ogóle jak długo się znamy. No, agenci CBA i prokuratura posłała się w tym postępowaniu bardzo głęboko. Ja chciałbym się kiedyś dowiedzieć. Mniej więcej wiem, kto komu co kazał, bo wszyscy wiedzą, że prokurator Zierkiewicz był bardzo bliskim kolegą i wykonawcą wielu poleceń Ziobry. Zresztą poprzez przedstawienie mi zarzutów dzień wcześniej był chyba w Warszawie na konsultacjach. Miał asystenta, który mnie, jak pokazał na korytarzu przy świadkach, nie lubił, nie chcę powiedzieć, nienawidził. Wreszcie uruchomiono CBA, którego nadzorcy byli zafiksowani na moim punkcie i wymyślono tę sprawę. Zresztą koordynowano ją cały czas z procesem, z moją walką o poświadczenie bezpieczeństwa, bo co ja wygrywałem postępowanie, to oni wszczynali coś nowego i dorzucali to do tych materiałów. W związku z tym to była taka operacja, która ewidentnie się panom, którzy ją zlecili, nie udała, a postępowanie to trwało tak długo, bo długo na stanowisku był prokurator Ziarkiewicz. Zresztą przetnę wszelkie spekulacje. Nie zmieniono prokuratora w tej sprawie. Prokurator, który umorzył postępowanie, to jest ten sam prokurator, który dostał polecenie kiedyś postawienia mi zarzutów i prowadzenia tego postępowania. No właśnie, to ja dopytam tylko, panie Pawle, bo no, po pana twicie, czy tam poście na X-ie, no to otworzyła się puszka Pandory komentarzy prawej strony obecnej opozycji. Politycy bardzo chętnie skazywali, pod co było przejęcie prokuratury właśnie i wskazywali tutaj sytuację, że jest pan pierwszym nagrodzonym w tej sprawie, że no po to przejęli, żeby umorzyć postępowania, ale tu jednak nie zmieniono prokuratora, tylko no dowody nie były, jakie były, czyli nie było na tyle mocnych albo w ogóle nie było, żeby postawić panu, żeby iść za tym oskarżenia i umorzono tą sytuację. W tej sprawie nie zmieniono prokuratora i prokurator nie zaczął po wyborach się zachowywać w inny sposób w tej sprawie. Nie wiem, prokuratura polska występowała o pomoc prawną do prokuratury mołdawskiej. Nie zauważyłem, żeby prokurator podlegał obecnie jakiejkolwiek presji. To, co widziałem wówczas, kiedy mi stawiano zarzuty, wtedy prokurator podlegał presji, łapał się za głowę. Ja nie nagrywam nigdy spotkań tego rodzaju, a w szczególności czynności procesowych. Powiem tak, przebieg tej czynności wskazywał, że sam prokurator nie do końca się z nią godził. Natomiast rozumiem go, nie mam do tego człowieka osobiście pretensji. On wykonywał, był trybikiem w maszynie, a największe tryby to był prokurator Ziobro i Ziarkiewicz. Chociaż te słowa prokurator przy nazwisku Ziobro i Ziarkiewicz mi bardzo trudno przechodzą, no ale już oddajmy honor stanowiskowy tym osobom. I co do komentarzy polityków jakiejś tam strony, no powiem tak, że sugerowałbym jako człowiek jeszcze młody, ale już dosyć życiowo doświadczony, żeby nie oceniać innych przez własny pryzmat i nie patrzeć na świat tylko przez własne okulary. To jest cechą tej grupy polityków, agresywnych polityków widzących w obecnych zmianach to, co oni chcieli zrobić, czyli zawłaszczenie państwa i prokuratury. No, cechą jest to takie odwracanie kota ogonem i mówienie, zobaczcie, co oni robią. Prawdą jest to, że to poprzednio, w 2016 roku, zmieniono przepisy, zawłaszczając totalnie prokuraturę i moje postępowanie trwało 3 lata. Oczywiste było, że będzie umorzenie tego postępowania, bo jak wskazywał i mój adwokat, i ja nie oszukałem nikogo, nie wprowadziłem w błąd. Celnicy znają mnie na granicy. Ja nie musiałem oszukiwać, że się nazywam, nazywam inaczej niż Wojtunik. I nigdy nikt nie miał wątpliwości co do tego, że postępuje właściwie. Zresztą ponoć tak postępowało kilkaset osób, z których też chyba nikt nie ma zarzutów. Natomiast no, moje decyzja o dochodzenie do umorzenia tego postępowania trwało 3 lata. Ja znam takie przypadki, gdzie prokuratorzy służący tak zwanej dobrej zmianie umarzali skomplikowane postępowania w ciągu godziny, bo tak chyba umorzono postępowanie w sprawie koordynatora służb
później skazanego. Kamińskiego w wątku, który był prowadzony z moich zawiadomień. Dodam, jeśli mogę, sprawę pani prokuratury Wrzosek, tak, to też szybki temat. Umorzono chyba dosyć szybko i wyciągnięto z sądu ewidentną sprawę korupcyjną dotyczącą pana Obajtka. Także ja nie widzę tutaj podobieństwa, natomiast niestety widzę podobieństwo w myśleniu. Widocznie te osoby, które tak mówią, nie mają innych doświadczeń, mają takie wyobrażenie. No tak to bywa, że jak się samemu fauluje, to później widzi się wszędzie faul. Jak się samemu postępuje nieuczciwie, widzi się wokół samych złodziei. W tej sprawie, jeżeli te osoby są zainteresowane, pokażę im uzasadnienie umorzenia i w tej sprawie ja od początku nie miałem sobie niczego do zarzucenia, a ta sprawa, te osoby powinny wiedzieć, że nie należy promować działań prokuratury podejmowanych z chęci odwetu, pognębienia kogoś, bo ewidentnie to postępowanie było tym motywowane i było takim elementem większej układanki. Po pierwsze, żeby mnie procesowo załatwić, po drugie, żeby te argumenty wykorzystywać w toczącej się batalii o poświadczenia bezpieczeństwa, gdzie tymi zarzutami i rozwojem tej sprawy trochę dawano sobie argumenty do tego, żeby mi kolejny raz odbierać poświadczenia. Także to było takie swoista taka maszyna, uszyta maszyna, takie uszyte materiały wykorzystywane w maszynie procesowej, żeby z różnych stron na mnie pozakładać różne pułapki, ale okazuje się, że sprawiedliwość na koniec, chociaż gorzko smakuje, ale następuje na koniec właściwe rozstrzygnięcie. Nie da się przy determinacji obrony i broniącego się zniszczyć kogoś, kto jest niewinny. I nie udało im się tym postępowaniem nie zniszczyć, chociaż kosztowało to wiele nerwów i łez moich bliskich. No to trzymamy kciuki. Czas leczy rany, żeby ten czas szybko zleciał. Z drugiej strony, co szkodzi napisać cokolwiek, z czego prezes się ucieszy i zrobić tego przekaz dnia przynajmniej na liście. Ja nie dramatyzuję. No, nie poszedłem w tej sprawie, nie poszedłem siedzieć, nie spędziłem w areszcie po wyroku, chociaż zarzuty, które miałem, oszustwo przy wyłudzeniu VAT-u, chociaż tu stworzono taką śmieszną, ale skuteczną konstrukcję, ponieważ ta kwota VAT-u powinna się kwalifikować na takie upomnienie skarbowe, ewentualnie postępowanie skarbowe i ewentualny zwrot, jeżeli by organ skarbowy miał wątpliwość. W tej sprawie nigdy skarbówka nie miała wątpliwości co do słuszności zwrotu tego VAT-u i nigdy nie wszczęto mi takiego postępowania, natomiast dołożono mi artykuł oszustwa, no bo to zwiększa zagrożenie i okres przedawnienia, no i brzmi. Zresztą, kiedy mi stawiano te zarzuty, nawet pamiętam, że komentatorzy sympatyzujący z PiS-em byli trochę rozczarowani, bo pierwsza informacja była, Wojtunik ma zarzuty o wyłudzenie VAT-u. I ja sam, kiedy dostałem to zawiadomienie, nie wiedziałem, o co chodzi, kto mnie w co wmanewrował i co się wydarzyło, czy ktoś się pode mnie podszył, no bo wyłudzenie VAT-u brzmi groźnie. Karuzela, zresztą, panie Pawle, karuzela. Karuzela, ja byłem po komisji VAT-owskiej wtedy, naprawdę nie wiedziałem, czego to dotyczy. Kiedy się dowiedzieliśmy, że dotyczy, jest tak skonstruowane, że dotyczy to tax free i niewielka kwota VAT-u, a tu nagle wielkie oszustwo, 50 czynów i za każdym razem 200 zł, to no, mało co nie zaśmialiśmy się z adwokatem, ale z drugiej strony no, to trochę tak jak w ruskim powiedzeniu, to i śmieszno i straszno i nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać, ale robiono to ewidentnie celowo. Natomiast chodzenie po domach, po moich sąsiadach przez agentów CBA, wysyłanie głupich wezwań, idiotyczne przesłuchania i stygmatyzowanie mnie w środowisku moich najbliższych i robienie ze mnie przestępcy, no, jest niegodne już nawet i tak nadszarpniętego wizerunku funkcjonariuszy CBA. Panie Pawle, dziękuję, że pan się tak bardzo szczegółowo podzielił tym wątkiem, bardzo ciekawy. Myślę, że jeszcze na niejedną audycję. I chciałbym jeszcze zapytać na koniec naszej rozmowy, bo widzę, że za chwilę czas nam się kończy, ale to myślę, że też bardzo ciekawy temat. Paweł Szopa, twórca ResetBet. Prokuratura zawnioskowała o ściganie Pawła Szopy, twórcy marki ResetBet, czerwoną notą Interpolu.
Co nam to mówi ten Interpol? To już nie jest europejski nakaz aresztowania, czyli co? Jednak poza Europą? No, europejski nakaz aresztowania stosuje się i występuje się o niego do sądu w sytuacji, kiedy są informacje wskazujące na to, że osoba się ukrywa czy przebywa na terenie Unii Europejskiej. Interpol, czerwona nota, jest takim najwyższym ostrzeżeniem, najwyższym poziomem poszukiwań. Zawsze skutkuje to zatrzymaniem i wdrożeniem procedury ekstradycyjnej do kraju i czerwona nota Interpolu działa we wszystkich krajach, które są członkami Interpolu, a członkami Interpolu są, nie chcę, bodajże wszystkie kraje na świecie, na pewno większość, może nie dotyczy to kilku jakichś dziwnych terytoriów. Natomiast czerwona nota Interpolu jest to najbardziej priorytetowy, najbardziej radykalny sposób poszukiwania, który osoby podejrzewane o popełnienie przestępstwa, który w 100% zawsze kończy się zatrzymaniem i deportacją. Jest równoznaczny z zastosowaniem aresztu. Z reguły stosuje się tą notę wobec terrorystów, członków zorganizowanych grup przestępczych, ponieważ przy wystawieniu tej noty również weryfikuje się, czy sprawa nie ma charakteru, nie wiem, politycznego, związanego z prześladowaniami religijnymi i w tym przypadku uznano, że jest podstawa do ścigania i nie ma tych wątpliwości, o których wspomniałem wcześniej. Dobrze, no to liczymy na to, że jutro będą dobre wieści, albo przynajmniej po weekendzie już będziemy mieli jasność. Dobrze. W każdym razie, ja jako jeszcze niedawno podejrzewany i ścigany przez państwo, nie chciałbym być ścigany nocą czerwoną Interpolu, bo to tak naprawdę oznacza niemożliwość poruszania się, nie można przekroczyć granicy. Dobrze, to jeszcze ostatnie zdanie na koniec, bo widzę, że tutaj live się troszeczkę opóźnił, ponieważ my nagrywamy, a nie można wystartować audycji, to tak bardzo krótko, panie Pawle. Czy nadal pan, albo inaczej, czy uważa pan, tak jak ja, ma pan takie przeświadczenie, że jednak ci byli politycy jeszcze roztaczają parasol nad tą sprawą, jeżeli chodzi o Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, że dają sygnał osobom zatrzymanym i tym, którzy mają być aresztowani, te osoby, że jesteśmy z wami, trzymajcie się? O, wszyscy to widzimy, że nie tylko w tej sprawie politycy trzymają parasol ochronny i otaczają opieką osoby, których powinny się z takiej przyzwoitości i biorąc pod uwagę służbę publiczną, jaką wcześniej pełniły te osoby, mówię o politykach, których powinny się wyrzec i zachęcać osoby, które się ukrywają, żeby się oddały w ręce wymiaru sprawiedliwości, bo to tak naprawdę na koniec rzutuje na tych polityków. Te osoby i tak zostaną zatrzymane, rozliczone, czy skazane, czy uniewinnione. To będzie rozstrzygał wymiar sprawiedliwości. Po prostu zachowanie polityków polegające na kryciu, pomaganiu, zachęcaniu do przeciwstawiania się wymiarowi sprawiedliwości są nieprzyzwoite, nieetyczne i są deprawujące innych. No, polityków powinien obowiązywać wyższy standard. Ja nie chcę już wchodzić w porównania i przestrzegać te osoby, że niektóre działania przypominają, są tak jakby, są podobne do działań typowych dla przestępczości zorganizowanej, gdzie o tą lojalność się dba do końca, deklaruje się do końca pomoc, a w budowaniu lojalności chodzi tak naprawdę o dwie rzeczy, żeby taka osoba albo nie została zatrzymana, rozliczona, a później, jeżeli zostanie zatrzymana, żeby nie współpracowała z organami ścigania, żeby nie ujawniała tego, co może zaszkodzić ich mocodawcom. I to po prostu źle wygląda, bo wygląda jak popieranie działań przestępczych i wspieranie osób, które są podejrzane o przestępstwa. Z reguły politycy, czy zawsze politycy do tej pory, i na pewno jest to standard w innych cywilizowanych krajach, trzymają się od osób podejrzewanych na dystans i starają się zachować tutaj pewną higienę
i obiektywizm. Ja przypomnę, że policjantom zgodnie z kodeksem honorowym, kodeksem etyki, prokuratorom zabrania się kontaktów z osobami podejrzewanymi, podejrzanymi, członkami grup przestępczych, osobami oskarżonymi, również sędziom. No, funkcjonariusze państwa, urzędnicy nawet byli, muszą trzymać poziom, a tutaj widzę sprowadzanie tego poziomu do poziomu takich relacji w grupach przestępczych do poziomu mafijnego, co jest, mam nadzieję, że jest to tylko mimowolny efekt takiego działania i nie jest to celowe, ale wygląda to źle. Dobrze, dziękuję serdecznie. Na tym musimy kończyć. Mam nadzieję, że kolejne spotkanie będzie dłuższe, jeżeli chodzi o ten wątek. Dziękuję za te 26 minut, panie Pawle. Kochani, jeżeli podobało wam się, dajcie suba, dajcie lajka, szukajcie nas na live, na nagrywkach. Jesteśmy dla was. Paweł Wojtunik, waszym gościem. Dziękuję bardzo.